Było widać, że odczuła tą moją presję, że to jednak nie jest, że a przyszedł, się pouśmiechał trochę, stara się być trochę miły, trochę nie, tylko twardo. Jeżeli łuk, to robimy to porządnie. Ja chciałem widzieć, że to kierowca od początku do końca wszystko robi, a nie samochód. No, nie zmieszczę się. Jedzie, 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 nie zatrzymał się, nie zatrzymał się. Zmieszczę się, to byłby cud. Właśnie, to jest to, co mnie uczył Dawid. Kołem kierownicy. No to się nie da patrzeć i nie kręcić tą kierownicą, słuchajcie. Tutaj źle, Boże, to jest wszystko odwrotnie. Dużo kombinujesz. Ja się poddaję, naprawdę. Nie zrobię tego. Jeszcze jest dobrze. Jeszcze. Patrzymy do tyłu. Okej, okay, zaliczone. Dajemy na parking, Nie, nieprawda, pięknie zrobiłaś. Pięknie zrobiłaś, dałaś radę. Dałaś radę na maksa, pięknie to poszło. Nie. Jest dobrze. Tutaj znowu się jest dobrze. Super, zaliczyłaś teraz, bardzo ładnie to zrobiłaś. Bo się patrzyłam, dokładnie się to stało, co Dawid mnie uczy, że popatrzyłam się do tyłu i po prostu wtedy cała ta kierownica... A proszę spojrzeć, co ja tutaj zaznaczam. Zaliczone! Okej. Brawo. Dzięki. Jak zdałam egzamin, ale okazało się, że nie przejechałam w taki wzorcowy sposób, jaki mnie uczono. Jedynie zmieściło się to w zakresie poprawności, ale nie było to wzorowe, no to się wkurzyłam na siebie. Mamy zaliczone, przygotowanie mamy zaliczone. Jak obróciłaś głowę, to ci kierownica... No ja, no przecież nie uczyłeś tego, jestem niepojęta, w tym momencie my widzimy i tak, Edi, że bardzo dobrze sobie radzisz z autem. Patrz, pani Edyty, mnie nie zdziwił. Dla mnie to była normalka. Zdarza się tak na egzaminie. Zresztą na egzaminie państwowym, jak ktoś chodzi na te egzaminy, obserwuje, to tam jest bardzo dużo płaczu, więc chleb powszedni. No myślę, że tutaj... No nie możemy się doczepić, bo udało się. Mimo, że troszeczkę szlakiem węża to wyglądało, ale udało się.